Siema wszystkim, z tej strony Zancyano. Witam. Dobra. Parę nowości, co tu się u mnie działo. To jest kolejny odcinek z Dzień z Życia Brodacza, podpisiarnia, ciąg dalszy. Taka nowość, popatrzcie sobie, to są wszystko bikonki. Tak, to są bikonki dokładnie z donate'ów od was, od moich widzów. Także zrobiłem sobie taką ściankę, żebyście widzieli, ile ich tu mniej więcej jest, żeby to bogactwo biło w oczy, tak, żebyście widzieli to, dzięki wam. Dobra, napatrzyli się? Dobrze, to takie nowości, dałem tu banerki. Takie, na wejściu, popatrzcie, jak se tutaj podpisy są. Jezus Maria, to jest Barnard, tu jest Vortex, to jest od szamana bodajże, tak? Skrzynie mi trochę przeszkadzają. Od Szaraka, sorry. Michi, o, to jest od Michi. Od Leiza. Od Dziom Ninja. Czarna Perła Jagera. I tutaj takie nowsze wchodzą, czyli Heated Cartoon. Fazy już był. Heroesier. Od Vana. It's a prank, bro! Tak jest. Od Roxa, Dziom Ninja i od Raxo bodajże, to jest też nowy. Dobra, co tu jeszcze z nowości? Bodajże tu jest podświetlana podłoga, tak, nie ma żadnych pochodni. Pod tym wszystkim są po prostu pochodnie, pod dywanikiem, tak. Co tu jeszcze? Są skrzynki. Jak mi się jakieś banery nie mieszczą, widzicie, ile to tego jest? Po prostu mi się tu nie mieści. Tu są najładniejsze moim zdaniem banery, a tam są po prostu też takie albo gorsze, albo powtórki, albo takie rzeczy. Moim zdaniem tu są najładniejsze. Popatrzcie sobie, bo się ciut się tylko pozmieniało. Bodajże tego tu nie było. Tego tu nie było wcześniej. Bodajże, bo nie pamiętam, czy jak poprzednio tu wchodziłem i nagrywałem tych dwóch, to możliwe nie było. Czy one były, że tak powiem. Dobra, co tu się zmieniło? To jest podpisiarnia, tu jest też podświetlanie ścienne tym razem. Nie ma żadnych pochodni, a jest jasno. Po prostu tu są latarnie Jacka. Jackowe latarnie, czyli świecące dynki gdzieniegdzie wstawione zamiast zwykłych i dlatego się świeci. Takie życie tu też mam pełno niektórych tutaj tych mapek, powtórek. No tu parę skrzynek się zapełniło. I tam byłem, tu jeszcze nie byłem, tu też jest podświetlanie, już jest dywanowe, ale też walnąłem sobie tutaj glowstone'ik tak na boczki, żeby tak rozjaśnić to. Nie mieszczą się tu rzeczy, takie, no tutaj z podpisami, tak, to jest głównie z tych, na podpisy, bądź na przedmioty ze skrzyneczek, ale mam takie coś. Byłem podglądany przez Verteza i bogactwo Verteza Pro. Tak jest. Także tyle o ile ode mnie. To jest antyczny głaz Purposa. Tak. No podróba, ale o, tu, póki tu oryginał nie zawiśnie, to ta podróba niech se leży. Kolejny beacon, bo czemu nie? Beaconów nigdy nie za dużo. I to jest lisiczkowa zbroja. Co tam myślicie? Co będziemy robić? A już wam mówię, tu będą główki. To już salkę zbudowałem już. No, tak naprawdę chciałem ją taką zrobić fajną i robiłem ją bardzo długo. Dlatego tego po prostu nie nagrywałem. Chciałem się skupić tutaj na tworzeniu. Popatrzcie, tu tak wygląda, tak jaśniej. Tu tak ciemno będzie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeszcze pewnie 4 razy tu wlezę, więc na spokojnie. I tu proszę bardzo. I tu kolejna taka salka. To tak, tu będą główki mobów. Tak jest, dokładnie 4 rodzaje tych główek będą, bo mam ich sporo. Tu będą główki też mobów. Agresywnych bądź zwykłych takich krówek czy coś. Po jednej sztuce. A tu będą główki graczy. Tu będą moi widzowie. A tu reszta tu będzie takie fajne główki, no które dostałem od graczy, którzy zostali zakąsani mieczem na śmierć. Ale i żarcia nie wziąłem pewnie żadnego. Tak jest, żarcia nie ma. Gdzie jest żarcie? Tu jest jakieś żarcie, powinno być. Mam jakieś żarcie?
A coś tam się znajdzie. Dzisiaj fryteczki, proszę bardzo. Ziemniaczki pieczone na smalcyku. Na smalcyku, zobaczymy. I teraz tak. Nie to, tutaj miałem to załatwić. Raz, dwa, trzy. Tak, to będą cztery rodzaje główek. Czyli zombiaczki wchodzą tu. A ty czemu tu nie chcesz wejść? Co jest grane? Proszę bardzo, proszę. Aha, muszę zaczekać. Żeby nie było, że laguje tu na serwerze. Zielone to tak trochę bardziej od zielonego. Ogórki na boczek. Nie wiem, jakim cudem to tu się stało, ale niech tak zostanie. Podoba mi się. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem w tym momencie. No dobra, dobra, podoba mi się. I chyba nikt takiej główki nie ma. Nie aż takiej. Dobrze. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Jeśli ktoś wie, jak ja to zrobiłem, to niech mi da znać w komentarzu, czy cokolwiek. Bo... tak się w ogóle da zrobić? To by zwykła creeperowa główka. Dobrze, tu jedną... jaskiniowe... nie jaskiniowe, zwykłe spidery. Dobra. Widzicie, co jest grane? To jest grane, to będą spiderowe. Tu będą takie. Tu będą takie. A tu będą odłożone takie, proszę bardzo. Tak jest. No to idziemy po więcej, bo one tu się, dużo mi się tego nie zestakowało po prostu. Wsio? No to wsio, to się może pajączkowe nie chcą stakować, o co chodzi. I blaze'owe. Dobra. Hihi, ta lubię. Dobra. Jak to fajnie wygląda teraz? Widzicie? Czy wy to widzicie? Bogactwo kuje w oczy. Dobra, lecimy teraz z mobami innymi. Inne moby, proszę bardzo, proszę bardzo. Tu mam jeszcze jakieś moby? Tu może jeszcze będą, co? Tak jest. Endermany, Enderman. Proszę bardzo. O, łowiecka. Blazy. Lecimy z tym koksem. Proszę bardzo, proszę bardzo. O. Dobra. A, już się nie zmieściła. No to idziemy najpierw odłożyć pajączkowe główki. Czyli te. Mam tu jakieś zombiaki, czy zombie? Więc zombie idą do zombiaków. Proszę bardzo. O. Mam creepery. Creepery i szkieletów nie mam. Więcej główek. Takie biedactwo ze mnie. Dobra, to są już graczy. Tu są też graczy. Możecie zobaczyć, co tu jest. To jest więcej graczy. A tu są już heady z kasynka. Tu już jest pusto. Tu też są graczy. Tu są z kasynka i tu też już kasynko. Tak jest. Piękna rzecz. Piękne rzeczy. Także Blaze'owy pójdzie tu. Ten pójdziesz tu. A tego już mam, krówkę też już mam. Ale squida nie ma i świnki tam nie ma, proszę bardzo. Więc musi być i squid, i świnka. Proszę bardzo, jak ładnie to wygląda. Tu są takie, takie niewaki. A ja mam inny pomysł. Ty wynocha. Ty. No. Z racji, że mam ich troszkę. Mogę sobie zrobić. Mogę sobie takie coś zrobić? Czy ja mogę takie coś sobie zrobić? Jasne, że mogę. Pach. Pach. I pach. I jest jaskiniowy spiderek. Jest jaskiniowy spiderek. Tu będą blazy. Raz. Pójdziemy z tych, co się nie stakują. Taki będę nieprzyjemny dla nich. Dobra. Dobra. I jeszcze z tych, proszę bardzo. Tu blazy, tu jaskiniowe będą. To będą... mam cztery endermany, mam cztery endermany, proszę bardzo. Nawet nie wiem skąd tak naprawdę. To jedną na pewno kupiłem, a dwa są z donate'ów, jak nic. Znaczy trzy z donate'ów. Są endermany, cztery takie. Squid nie mamy, tego nie mamy, tego nie mamy. A więc tu pójdzie to. Tu pójdzie wiedźma. Ty pójdziesz do mnie. Panie łowiecko. Tu będą cztery łowiecki. Proszę bardzo. A tam po prostu dam drugiego squida i tyle.
Albo krówki. Dam krówki, proszę bardzo. O, ładnie. Moim zdaniem pięknie to wygląda też Spider. Tu wiedźma i Blaze'ów. Główki, proszę bardzo. O, a tu zrobimy, na razie damy z braku laku, zrobimy to tak, tak i tak. O, ładnie? Moim zdaniem pięknie. Pięknie będzie, dobra. Tu będą główki mobów. Tak jest. Idziemy odłożyć główkę, tutaj główki mobów, a tam główki graczy będą. Jak to wygląda? Tu będą graczy. Dobrze, dobrze, ja już mam tu wszystko zaplanowane. Dużo, wszystkie mi się nie zmieszczą, nie ma nawet opcji. Tam już mam, tam mam zaplanowane. Także zobaczcie, kto tu będzie wisiał. Czuja będzie, dwójka. Nuklear, Makapaka będzie, będzie Szarak i Michas. Będzie Rox, będzie Kubulek, będzie Hero User, będzie Wizo, będzie Hyperek i Nikniker. A to na boczku damy takie, czyli Czerew, trofeum Skripera, Czerew Ścierwojada i głowę Mikołaja. To zaczynamy. To lecimy ciebie tu. Ciebie tu. Tego się tu nie spodziewałem, że to takie wyjdzie. Serio. O co tu chodzi? Szaraka damy tu. Michasa damy tu. Kubulek pójdzie na dół, a ten pójdzie tu. Dobra. Cztery kolejne. Hierooser. Tu będzie Wizo. Tu będzie Hyperek. Znaczy, Wizo i Hyperek to nie są moi widzowie czy coś, ale znam ludzi, więc chcę ich główki mieć na tej ścianie konkretnej. I poproszę. I to są główki graczy. Albo moich widzów, albo ludzi, których znam. A tu będą główki inaczej. O. Tak. Tak. Z podpisami. A resztę tu zaraz wypełnię na waszych oczach. Wezmę jak pierwsze lepsze główki tutaj ze skrzyni, którejś. Mogą być takie, nawet jakieś takie kolorowsze, niech będą. Pach, 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 pach. Tam zmieszczą się. Zaraz zobaczymy. Kto mi wyląduje tutaj na ścianie? Ten będzie na ścianie. Może tak wolnie trochę, może ktoś swoją główkę zauważy. Bohtan? Słotoad. Lecimy dalej. Główka Kutub, Zugorek, Beterek, lalalala i 44 Elex. Proszę bardzo, lecimy dalej. To jest główka, jeszcze raz. Kianka, Itzyuki i koniec główki mi się skończyły, chyba nie. Chyba jednak nie. Cordy i Johnny, ładnie wyglądają? Tak, wszyscy wyglądają jak te jelenie z lasu. A tu musi być to Noobhead. Hej! Tak jest. I takie fajne. Jeszcze dwie. Dwie i reszta pójdzie do skrzyni po prostu, bo już nie ma miejsca, widzicie sami. Tak, tak to wygląda. Mam tu, mam tu. Nie mam tu, nie mam tu. Ale tu będą. Jak nic. Jakieś takie ciekawsze sobie wybiorę teraz, co? Ta jest fajna. I ta będzie. Tak jest. Dużo ich, co? Bardzo dużo. To na końcu tam się gdzieś do skrzyni, może jakiś napis się zrobi z tego czy coś. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, zaciodno, nie tu. Ten. Coś a la rybka, coś a la kosteczka. Ładnie? Ładnie, mi się to podoba. To jest tak, że ten. Fajnie też te, kurde, naścienne tutaj, o. Nie za dawno był Halloween, niech sobie są i tak to zostanie już tutaj. Mam nadzieję, że wam się tu podoba. Główkarnia, szkoda, że nie ma tylko niku tego gracza, nie? Czyja to główka jest? A jak mogę ją zdjąć? Normalnie mi pokażę? Tak jest. Stary.
O! To jakiś bug jest po prostu. Tak, czyli ten creeper tam zbugowany jest pewnie. Jak wyjdę i wrócę, to będzie normalnie zawieszony albo coś. Albo zniknie. Nie, to ja nie chcę, żeby zniknął. Stary. Co żeś zrobił? Dobra. Niech jest czyściutko, tak fajnie wszystko wygląda, patrzcie. Ile tu tego bogactwo się kroi. Tu ludziów ile utukli, normalnie, patrzcie, rzeźnia się dzieje na tym serwerze. Tam bym jeszcze kogoś włożył, jakąś fajną główkę. Jakąś kolorową poproszę jedną. Ta jest fajna. Podoba mi się, czerwoń. A co to jest w ogóle? Jakiś head pisze. Head, no i tyle head. Dobra, wróćmy. To jest wszystko pozajmowane. Dobra, bo tu chyba już się przedłuża ten odcinek niepotrzebnie. Szybko zaciągnął. Dobra. A chyba już się można pożegnać, co? Mam nadzieję, że wam się podoba wystrój podpisiarni, czyli sali z główkami. Musiałem to zrobić dużo większą. Jeszcze raz, jeszcze się nie żegnam, przestańcie. Tutaj, bo zazwyczaj wszystkie salki są takie małe, a że główek mam od zarąbania, więc musiałem zrobić tutaj takie coś powiększoną i dodatkowo tutaj. Pewnie powiecie, o Zancio, no to zrób dalej i skażę jednej. No właśnie, no nie da się, bo jak tutaj robiłem, to już się prawie przewierciłem przez tą ścianę, więc tak samo z drugiej strony tutaj, tutaj już się przewiercewałem, więc tego nie dam się powiększyć w tamtą stronę, nie ma opcji nawet takiej. Chyba, że w tą stronę więcej, ale raczej nie, no też się nie da, bo jest wejście, nie, no. Nie ma opcji. Ewentualnie mógłbym banerki sobie poszerzyć w tamtą stronę, żeby pójść, takie jakieś drobne wejście i tam druga salka taka na przykład, czy coś. No nie głupi pomysł nawet, wiecie, ale może kiedyś. I dobra, jakie plany chciałem jeszcze powiedzieć. Plany będą takie, że jeszcze sobie robię tutaj salki, cztery po bokach, a dalej już nie będzie nic, nie będzie trzeciego piętra czy coś. Będzie stała piramida. Tak jest, będzie piramidka i będzie beacon na środku, który będzie jej przebijał do góry i będzie dawał różne fajne bonusy. Z tego też będzie odcineczek. Także już wiecie, co będzie. No i tyle, chyba wszystko, co? Dobra, to tu się z wami pożegnam. Nowości widzieliście. To jest moja salka z podpisami, z główkami dokładnie. Także z tej strony był Zancano. Cześć, nara, szczałeczka, mam nadzieję, że się podobało. I pamiętajcie, najważniejsze, why so serious?